Zgodnie z teorią Areniusa, kwasy są to związki chemiczne, które w środowisku wodnym dysocjują na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej. Oczywiście kation wodoru nie będzie występował sam w roztworze. Od razu łączy się on z cząsteczką wody, w wyniku czego powstaje jon oksoniowy. Zasady, zgodnie z definicją Areniusa, są to związki, które dysocjują na aniony wodorotlenkowe i kationy metalu. Zarówno zasady, jak i kwasy możemy podzielić na mocne i słabe. O mocy kwasu świadczy to, ile kationów wodoru, a dokładnie ile kationów oksoniowych powstanie w wyniku dysocjacji. Im więcej kationów oksoniowych, tym mocniejszy kwas. Kiedy mówimy o mocnym kwasie, mamy na myśli taki kwas, który w środowisku wodnym będzie dysocjował praktycznie w 100%. Czyli wszystkie cząsteczki kwasu rozpadną się na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej. Przykładami mocnych kwasów są kwas siarkowy 6, kwas chlorowy 7, kwas azotowy i kwas chlorowodorowy. Analogicznie mocne zasady to te, które dysocjują niemalże w 100%, a słabe to takie, które dysocjują w bardzo niewielkim stopniu. Do mocnych zasad zaliczamy zasady metali pierwszej i drugiej grupy w układzie okresowym pierwiastków z pominięciem berylu. Dodatkowo trzeba pamiętać, że zasada magnezowa jest mocną zasadą dopiero po podgrzaniu roztworu. Przejdźmy do rozwiązania trzech zadań dotyczących mocnych kwasów i zasad. Najpierw obliczmy pH kwasu azotowego 5 o stężeniu 0,01 mol na decymetr sześcienny. 1 mol kwasu azotowego 5 w środowisku wodnym dysocjuje w 100%, dając 1 mol kationów oksoniowych i 1 mol anionów azotanowych 5. Jeśli do reakcji weźmiemy 1 decymetr jednosetnomolowego roztworu tego kwasu, to z 0,01 mola kwasu powstanie 0,01 mol kationów oksoniowych i 0,01 mol anionów reszty kwasowej. Chcemy obliczyć pH roztworu. Przypomnę, że pH to ujemny logarytm ze stężenia kationów oksoniowych, czyli tych kationów, które odpowiadają za odczyn kwasowy. pH tego roztworu możemy obliczyć z równania. pH równy jest ujemny logarytm ze stężenia kationów oksoniowych, które w przypadku kwasu jednoprotonowego dysocjującego w 100% jest takie samo jak stężenie początkowe kwasu, które zgodnie z treścią zadania wynosi 0,01 mol na decymetr sześcienny. Logarytm z 0,01 to minus 2, więc kiedy weźmiemy ujemny logarytm dziesiętny z 0,01, to otrzymamy 2. pH kwasu azotowego 5 o stężeniu 0,01 mol na decymetr sześcienny wynosi 2. Pierwsze zadanie za nami. Teraz kolej na drugie. Obliczmy, jakie będzie pH zasady sodowej o stężeniu początkowym 0,01 mol na decymetr sześcienny. Wodorotlenek sodu to białe ciało stałe, które bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Co więcej, wodorotlenek sodu jest mocną zasadą. Dlatego też po wprowadzeniu do wody, pod wpływem cząsteczek wody, będzie on dysocjował w 100%. W wyniku dysocjacji 1 mola zasady sodowej powstanie 1 mol kationów sodu i 1 mol anionów wodorotlenkowych. Mamy roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 0,01 mol na decymetr sześcienny. To znaczy, że do 1 decymetra sześciennego wprowadzono 0,01 mol wodorotlenku sodu, a w wyniku tego w roztworze powstanie 0,01 mol kationów sodu i tyle samo anionów wodorotlenkowych. Chcemy obliczyć pH powstałego roztworu. pH to ujemny logarytm ze stężenia jonów oksoniowych. W wyniku dysocjacji zasady sodowej w roztworze nie powstają jony oksoniowe. Nie możemy bezpośrednio obliczyć pH roztworu. Jednak iloczyn jonowy wody mówi o tym, że stężenie jonów wodorotlenkowych razy stężenie jonów oksoniowych w dowolnym roztworze wynosi 10 do minus 14 w temperaturze 25 stopni Celsjusza i przy ciśnieniu atmosferycznym. W takim razie, jeśli wiemy, jakie jest stężenie jonów wodorotlenkowych, to z wyrażenia na iloczyn jonowy wody możemy wyliczyć stężenie jonów oksoniowych.
A znając stężenie tych jonów, możemy obliczyć pH roztworu. Innym sposobem na obliczenie pH jest logarytmowanie wyrażenia na iloczyn jonowy wody i posłużenie się ujemnymi logarytmami. Wynik oczywiście otrzymamy taki sam jak w przypadku wykorzystania pierwszej metody. Obie te metody różnią się tylko operacjami matematycznymi. Jeśli zamiast stężenia jonów oksoniowych użyjemy wyrażenia pH, to możemy napisać, że pH, czyli ujemny logarytm ze stężenia jonów oksoniowych, plus pOH, czyli ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorotlenkowych, równa się 14, czyli ujemny logarytm z iloczynu jonowego wody, który wynosi 10 do minus 14. Znamy stężenie jonów wodorotlenkowych powstałych w wyniku dysocjacji zasady sodowej. Wynosi ono 0,01 mol na decymetr sześcienny. W takim razie możemy obliczyć pOH roztworu. pOH to jest ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorotlenkowych. pOH w przypadku tego zadania wynosi 2. pH plus 2 równa się 14. Więc pH roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,01 mol na decymetr sześcienny wynosi 14 minus 2, czyli 12. Teraz przejdźmy do ostatniego, trzeciego zadania i obliczmy pH wodnego roztworu wodorotlenku wapnia, jaki powstanie w wyniku rozpuszczenia 0,11 g wodorotlenku wapnia w 250 cm sześciennych wody. Wapń jest metalem znajdującym się w drugiej grupie układu okresowego pierwiastków. Jego wartościowość wynosi 2. Dlatego też cząsteczka wodorotlenku wapnia składa się z dwóch grup wodorotlenkowych. 1 mol wodorotlenku wapnia w wodzie dysocjuje na 1 mol kationów wapnia i 2 mole anionów wodorotlenkowych. Stosunek stechiometryczny zasady wapniowej do anionów wodorotlenkowych wynosi 1 do 2. W trakcie dysocjacji powstają aniony wodorotlenkowe, które są odpowiedzialne za odczyn roztworu. W takim razie, aby obliczyć, jakie jest pH roztworu, najpierw musimy poznać wartość pOH. A w tym celu należy policzyć stężenie jonów wodorotlenkowych. Jednak aby to zrobić, najpierw musimy wiedzieć, jakie jest stężenie początkowe zasady wapniowej. A w tym celu potrzebujemy poznać liczbę moli zasady wapniowej, jaka została użyta w zadaniu. Stężenie molowe to liczba moli substancji w danej objętości roztworu. Objętość roztworu w tym przypadku wynosi 250 cm sześciennych, czyli 0,25 decymetra sześciennego. Obliczmy liczbę moli wodorotlenku wapnia, jaki wprowadziliśmy do roztworu. Wiemy, jaką masę wodorotlenku wapnia użyliśmy. Masa ta wynosi 0,11 g. Teraz nie pozostaje nic innego, jak obliczyć, ile to jest moli. Liczba moli to masa użyta w zadaniu podzielona przez masę molową. Masa molowa wodorotlenku wapnia wynosi masa molowa wapnia plus 2 razy masa molowa grupy wodorotlenkowej, co w sumie daje nam 74 g na mol. Aby obliczyć liczbę moli, wystarczy podzielić 0,11 g przez 74 g na mol. Gramy nam się skrócą, mole przenosimy do góry i otrzymujemy, że w przybliżeniu mamy do czynienia z 0,001 mola próbki. Znamy liczbę moli. Wiemy, jaka jest objętość roztworu, więc nie pozostaje nam nic innego, jak obliczyć stężenie molowe wodorotlenku wapnia. Stężenie molowe wodorotlenku wapnia to 0,001 mol podzielić przez 0,25 decymetra sześciennego. Stężenie molowe wynosi 0,004 mol na decymetr sześcienny. Spójrzmy teraz na stechiometrię naszej reakcji. Skoro z 1 mola wodorotlenku wapnia powstaje 2 mole jonów wodorotlenkowych, to w takim razie z 0,004 mola wodorotlenku powstanie 2 razy tyle jonów, czyli 0,008 anionów wodorotlenkowych. Stężenie anionów wodorotlenkowych w roztworze wynosi 0,008 mol na decymetr sześcienny. pOH naszego roztworu wynosi ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorotlenkowych. Ujemny logarytm z 0,008. W przybliżeniu pOH wynosi 2,1. W
takim razie, korzystając z iloczynu jonowego wody, możemy zapisać, że pH równa się 14 odjąć pOH. pH równa się 14 odjąć 2,1. pH naszego roztworu wynosi 11,9. To pH świadczy o mocno zasadowym odczynie powstałego roztworu.